Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię krótko historię fińskiego noża w Rosji. Finlandia przez wiele lat była posiadłością szwedzką. W 1809 roku przeszła pod panowanie Rosji jako Wielkie Księstwo Finlandii. Władcą oczywiście był za każdym razem aktualny car. Zarówno Szwedzi, jak i Rosjanie starali się rozbrajać społeczeństwo fińskie, no z oczywistych względów, ponieważ nie wszyscy lubili władze, czy to Szwedów, czy Rosjan. Nie wszyscy Finowie to lubili. Oczywiście rozbrajanie to nie osiągnęło takich rozmiarów, jak później w Rosji rozbrajanie społeczeństwa przez bolszewików. Dlatego Finowie zaczęli nosić przy sobie narodowe noże pukko. Było to coś w rodzaju deklaracji niepodległości. To nie znaczy, że każdy fiński nożownik był bojownikiem o niepodległość Finlandii. Część z nich była zwykłymi bandytami. Niemniej jednak w społeczeństwie fińskim, mimo że oni wzbudzali mieszane uczucia, cieszyli się pewnym autorytetem. Dlatego noszenie noża stało się popularne i w innych środowiskach fińskich, a po przyłączeniu Finlandii do Rosji także wśród Rosjan. Najpierw wśród rosyjskich przestępców i lumpenproletariatu, ale także wśród mieszczan i chłopów. No przede wszystkim dlatego, że czasy były niespokojne i często właśnie fiński nóż bywał ostatnim argumentem w dyskusji, szczególnie jeśli oponenci mieli przewagę liczebną. Kiedy do władzy doszli bolszewicy, to rozbrajanie społeczeństwa weszło na nowy, wyższy poziom, osiągając kuriozalne rozmiary. Bolszewicy konfiskowali broń palną z XVIII wieku, a więc broń nieposiadającą w zasadzie już w tym momencie walorów bojowych. Na czarną listę trafiły też noże fińskie, w zasadzie wszystkie noże nie będące nożami kuchennymi. Samo określenie nóż fiński jest dość mylące, ponieważ to, co Rosjanie nazywali wówczas nożami fińskimi, daleko odchodziło od swojego fińskiego pierwowzoru. W zasadzie jedna rzecz pozostała bez zmian, mianowicie długość ostrza, przeciętna długość ostrza. Podobnie jak w większości fińskich pukko, ta długość ostrza wynosiła podwójną szerokość dłoni właściciela. Chodziło o to, żeby ostrze można było nosić w sposób taki niezauważalny. Rosjanie często nosili nóż w cholewie buta. Bolszewicy oczywiście wiedzieli, że nikt ich za bardzo nie kocha, dlatego starali się tutaj do maksimum rozbroić społeczeństwo. Jak powiedziałem, trafiły na czarną listę i noże fińskie. Już w 1923 roku władze bolszewickie wydały taką instrukcję, że każdy taki nóż musi być zarejestrowany. No i pozwolenie na posiadanie, noszenie takiego noża musi wydać odpowiedni organ milicji albo NKWD. W 1927 roku w kodeksie karnym Związku Sowieckiego w paragrafie 182 już była wzmianka, że za nielegalne posiadanie czy noszenie takiego noża grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Ponieważ wówczas sędziowie bardzo często łączyli to przestępstwo, powiedzmy w cudzysłowie, noszenia tego noża bez zezwolenia z wszelkimi innymi przestępstwami, często kompletnie wydumanymi. No, w praktyce wyglądało to tak, że taki właściciel noża otrzymywał 5 lat za noszenie tego noża plus 10 lat za działalność antysowiecką i tak dalej, bo sędzia starał się tutaj jakby doszyć konkretne sprawy. No do dzisiaj zawodowi przestępcy w Rosji często nazywają sędziego krawcem, właśnie na to doszywanie różnych spraw przy sposobności. Ten okres terroru zahamował jakby popularność noża fińskiego. Ona z powrotem jakby powróciła na początku lat 40., kiedy w czasie wojny zimowej z Finlandią okazało się, że Armia Czerwona pod wieloma względami jest źle wyszkolona i źle wyposażona. Brakowało tutaj między innymi noża bojowego.
Wśród rosyjskich żołnierzy chodziły legendy o fińskich dywersantach, którzy rzutem takiego noża z 10 metrów potrafili trafić w gardło wartownika, podrzynać gardła śpiącym rosyjskim żołnierzom i tak dalej. Trudno stwierdzić, na ile to było prawdą, a na ile był to efekt paniki, którą siali Finowie w szeregach Armii Czerwonej. No niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że fińskie oddziały takie dywersyjno-szturmowe rzeczywiście były skuteczne. Ich uzbrojeniem był pistolet maszynowy Suomi, zresztą swego czasu jakaś tam ilość tych pistoletów została kupiona i przez Polskę, oraz właśnie fińskie noże. Dlatego po wojnie rosyjskie dowództwo rozkazało jakby opracować model tak zwanego noża zwiadowcy oraz opracować metodykę walki takim nożem. Przede wszystkim ona miała służyć pracownikom NKWD. No i powstały wtedy pierwsze skrypty dotyczące walki takim nożem. Tutaj ilustracja przedstawiająca jedną z takich technik. Jak można zobaczyć, jest to coś w rodzaju obrony przez obchwytę w pasie, obrony takiej dość maksymalnej w stylu NKWD. No i bo ten skrypt był przeznaczony dla pracowników NKWD. Żołnierzy i agentów uczono jakby takich podstawowych technik. W zasadzie w skryptach przewijały się tylko dwa uchwyty noża, coś co dzisiaj nazywamy uchwytem młotkowym i uchwyt odwrotny. Także techniki były bardzo proste, przeznaczone do takiego szkolenia podstawowego. Dopiero kiedy wojna z Niemcami weszła na taki wyższy poziom, dowództwo rosyjskie zainteresowało się nauczaniem żołnierzy walki nożem w większym zakresie, ale to już inna historia. Dziękuję za uwagę.